Dzień dobry, nazywam się Natalia Szałagan, Miss Opolszczyzny 2016. Jest już ta ulga, kiedy ściąga się koronę? Tak, emocje opadły, to był niesamowity rok dla mnie, wspominam go bardzo dobrze, także myślę, że moja następczyni wykorzysta swój czas i może ona w tym roku zdobędzie tytuł Miss Polski 2017, za to bardzo trzymam za nią kciuki. Miss Opolszczyzny 2016. Z czym to się wiązało? Cały rok różnych wyzwań, różnych zajęć. Tak, miałyśmy różne organizowane spotkania, dużo się jeździło, poznawało się dużo wspaniałych ludzi. To ten czas na pewno zapamiętam do końca życia. Czy jak pani ocenia tegoroczne wybory? To były piękne wybory, było dużo dziewczyn, była duża konkurencja, po prostu były przepiękne. No wiadomo, nie każda może wygrać, ale te dziewczyny, które nie zdobyły też, to też za nie trzymam kciuki i wierzę, że pewnie gdzieś o nich jeszcze usłyszymy. Mówiliśmy o pierwszej dziesiątce, pierwsza dziesiątka idzie dalej, potem wicemis, mis, ćwierćfinały. A co z dziewczynami, które nie zostały wybrane? Czy też mają szansę dalej na sukcesy w modelingu, w zawodach? Oczywiście, że tak. Jeżeli któraś z dziewczyn też sobie pojedzie na jakieś castingi do agencji, to też może się dostać. Może też w tej dziedzinie odnaleźć siebie. Któraś z dziewczyn pani prywatnie trzymała kciuki? Gdzieś Kamila od początku gdzieś w mojej pamięci tam się zapisała, bo właśnie gdy ja startowałam w wyborach, to bardzo mnie wspierała, udostępniała różne posty, więc zapamiętałam ją.